ksiądz ze Skawy podejrzany o molestowanie nieletniej. Śmierć na pasach. Pobili go i okradli. Przytomność odzyskał w lesie na Słowacji. Osada w Czorsztynie wraca do życia. Grozi jej licytacja. Festyn rodzinny w Zakopiańskiej Dwójce. Muzyka była ich życiem. Pogrzeb braci Łukaszczyków. Ksiądz Mieczysław W. z parafii Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w tym kościele w Skawie odprawiał mszę. Zajmował się również dziecięcą scholą. To właśnie z nią wyjechał na wycieczkę do kościeliska. Po powrocie 9-latka śpiewająca w chórze wyznała matce, że ksiądz ją molestował. Matka złożyła doniesienie na policji. Sprawą zajęła się prokuratura. Wykonywano od wczoraj intensywne czynności. W ich wyniku doszło do zatrzymania osoby wskazanej jako sprawca tego zdarzenia, tego czynu. I w oparciu o materiał dowodowy, który dotychczas zdołano zgromadzić, został temu mężczyźnie postawiony zarzut popełnienia przestępstwa. Został przesłany w charakterze podejrzanego. Ksiądz został zatrzymany we wtorek w Krakowie i przewieziony do Zakopanego. Przedstawiono mu zarzut popełnienia jednego przestępstwa, polegającego na dopuszczeniu się innej czynności seksualnej wobec osoby małoletniej, nie mającej ukończonych 15 lat. Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Na dobro postępowania nie mogę ujawnić szczegółowo choćby zawartości materiału dowodowego, natomiast bardzo mocne znaczenie miał już pierwszy dowód, czyli jednoznaczne, bardzo, bardzo w ocenie prokuratora wiarygodne zeznania matki pokrzywdzonego dziecka. Mieszkańcy Skawy są w szoku. Dotąd cenili sobie swoich duszpasterzy. Ksiądz Mieczysław pracował w parafii od 3 lat i przez ten czas prowadził scholę. Byłam zszokowana, stegowana, co usłyszałam. Bardzo, bardzo lubiałam po prostu jego kazania. To nawet nie mamy o czym gadać i nie kryję tego. We wtorek przed południem na przejściu dla pieszych zginęła 77-letnia mieszkanka Zakopanego. Kobieta przechodziła przez jezdnię. Jak wiem, wyszła za busa, który zatrzymał się na pobliskim przystanku autobusowym. Będąc na środku jezdni, była już na pasie w kierunku Krakowa, gdzie potrącił ją kierowca autokaru z Kielc. Kierowca był trzeźwy. Jechał z dozwoloną prędkością. Autokar przewoził dzieci na wycieczce. Tragiczne potrącenie miało miejsce na Zakopiańskiej Spyrkówce. Turysta z Nowej Zelandii chciał autostopem dostać się z Zakopanego do swojego pensjonatu w Murzasichlu. Myślał, że wsiada do taksówki. Wsiadłem. Wielki mężczyzna, który znajdował się w aucie, zaczął mnie bić. Po chwili dosiadł się drugi mężczyzna i również zaczął mnie okładać. Jestem dość wysportowany, więc zacząłem się bronić. To ich rozwścieczyło. Mówiąc szczerze, nie pamiętam wiele więcej. Bili mnie mocno i straciłem przytomność. Turysta ocknął się w nieznanym sobie miejscu, bez kart kredytowych, prawa jazdy, pieniędzy oraz drogiego pamiątkowego zegarka. Przyszedł tu jakiś mężczyzna, nieznany. Cały zakrwawiony, zbity, jakiś Anglik czy ktoś. Polacy go zbili. Zatrzymywał auta gdzieś w Zakopanem. Tu go dowieźli, pobili i okradli. Zakopane czy gdzie to? No tu dowieźli, a tu zabili, okradli go. W niedzielę po południu na przejściu granicznym na Łysej Polanie znaleziono pobitego i okradzionego obywatela Nowej Zelandii. Po opatrzeniu i przesłuchaniu przez policję obywatel wrócił do Polski, gdzie był zakwaterowany. Polscy i słowaccy policjanci spotkali się, aby omówić dalsze postępowanie w tej sprawie. W środę polscy stróże prawa ujęli sprawców, którzy prawdopodobnie pobili nie tylko nowozelandzkiego turystę, ale 3 dni wcześniej obywatela Słowacji.
Nowotarscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że czerwone BMW model 318 dokonał kradzieży paliwa na stacji Orlen w Nowym Targu na osiedlu Niwa. Dzięki podjętych szybko działaniach i pościgowi udało się zatrzymać dwóch mężczyzn, którzy odjechali tym samochodem. Jest to Marcin R. lat 25 i Paweł K. lat 36. Obaj są mieszkańcami województwa śląskiego. W przeszłości byli już notowani za przestępstwo kryminalne. No cóż, moje odczucia w stosunku do Polaków i Słowaków nie zmieniły się. Spędziłem piękne chwile w Polsce. Zachowania prywatnych osób i policji po słowackiej i polskiej stronie były bardzo w porządku. Chciałbym kontynuować mój pobyt, żeby się wspinać tutaj. To jest moja pasja. Żałuję, że mój stan na to nie pozwala i że muszę go skrócić. Osada turystyczna Czorsztyn to magiczne miejsce. Restauracje, hotel i sale konferencyjne mieszczą się w zabytkowych budynkach, które niegdyś stały we wsiach zalanych przez dzisiejsze jezioro. Nie miała szczęścia do właścicieli. Swoją działalność rozpoczęła od pożaru restauracji. Spółki, które były jej właścicielami, rozpadały się. Od marca znów tętni życiem. Zrobiliśmy już sporo rzeczy od wiosny, czyli remont restauracji, remont gospody. Właściwie została przebudowana, wybudowany został ogródek letni. Spróbujemy jeszcze może z tą plażą, jak się uda, jeżeli aura na to pozwoli. W osadzie powoli zaczynają pojawiać się turyści. Odbył się plener malarski lubelskiej uczelni. W ostatni weekend miały tu swoje zgrupowanie finalistki konkursu Miss Polonia Małopolski. Jest tu naprawdę pięknie. Po drugie, że nawet okazuje się, że dziewczyny z Podhala, z naszego regionu, nie znają tego miejsca, czyli wbrew pozorom ktoś tam słyszał gdzieś, ale mało kto tu był. No i dziewczyny okazało się, że wczoraj miło się zdziwiły, kiedy tu przyjechały, kiedy okazało się, że tu też jest pięknie. Jednym słowem sielanka. Czar pryska po zajrzeniu na stronę nowotarskiego sądu. Znaleźć tu można obwieszczenie o licytacji osady, która ma odbyć się już 1 lipca. Obecny dzierżawca twierdzi, że podpisał umowę z właścicielem nieruchomości na ponad 10 lat. Każdy jakoś tam ryzykuje w swoim życiu czymś, więc... No idąc do pracy nawet w jakimś urzędzie, nie wie się, czy ten urząd jutro będzie, czy będę jutro pracował, czy nie, więc no można siedzieć z założonymi rękami i nic nie robić. Właściciel nieruchomości nieraz miał do czynienia z komornikiem. Tak jak i w poprzednich wypadkach, również i dziś twierdzi, że licytacja nie odbędzie się. Wiadomo, czy się odbędzie, bo ci, którzy składali o tą licytację, zostali zaspokojeni. No i tyle. Także powinno się to nie odbyć. Osada jest wystawiona na licytację już po raz drugi. Wartość obiektów oszacowano na ponad 6 milionów złotych. Cena wywoławcza to 2/3 tej kwoty. Na uczestników 8. festynu rodzinnego w szkole imienia Bronisława Czecha w Zakopanem czekały nie lada atrakcje. Spotkanie ze strażakami, rodzinny konkurs plastyczny, nauka udzielania pierwszej pomocy, no i najważniejsze. Dzień sportu, w którym biorą udział znani olimpijczycy, mistrzowie świata, znani sportowcy, zakopiańscy, ale nie tylko. Również uczniowie naszej szkoły, których bardzo serdecznie powitaliśmy, no i z którymi nasi uczniowie w tej chwili mają zawody sportowe. Uczniowie mogli nie tylko podziwiać prawdziwy medal olimpijski zdobyty na igrzyskach w Soczi, ale również wziąć udział w olimpijskim treningu. Chcemy do tych dzieci przemówić, spróbuj i ty, każdy może, tak? Więc myślę, że takie obcowanie z mistrzem, z zawodnikami, którzy trenują, to jest bardzo dobra rzecz, to jest dobry przykład, jak można spędzać wolny czas, odrywamy go od komputera. Nie oglądaj dziś telewizji, choć możesz mnie tam zobaczyć, dziś przyjdź, bądź ze mną na żywo, pobaw się ze mną. Nic więc dziwnego, że festyn cieszył się dużą frekwencją, zarówno uczniów, jak i rodziców. Po 45 latach nieobecności wrócili do siebie. 13 czerwca w Poroninie odbył się pogrzeb Jacka i Macieja Łukaszczyków. Bracia byli profesorami, utalentowanymi muzykami. Niech Bóg da tobie pić ze źródła wody życia. Zasłużonymi działaczami na niwie krzewienia muzyki Chopina za granicą. W
ostatniej drodze towarzyszyli im rodzina, przyjaciele, przedstawiciele lokalnego samorządu. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym, żyj w pokoju. Spoczęli w grobowcu rodzinnym obok ojca, twórcy polskiej onkologii, profesora Franciszka Łukaszczyka. Na grobie wyryto inskrypcję. Muzyka była ich życiem.